Obecnie cała uwaga publiczności zwróciła się na aktorki. One grały tak, jak przed chwilą grał dla galerii Pożycki, i obserwowały pilnie i starannie gesty i układy sukien. Aparaty fotograficzne wymierzono ku nim. Pożycki uśmiechał się i widocznie był duszą przy swoich. Tuśki róże i pity purpura zeszły w cień. Tuśka uczuła żądło zazdrości i przybrała minę zdetronizowanej królowej. "Chodźmy już", rzuciła przez zęby. Pożycki spojrzał na nią zdziwiony. "Dlaczego? Bo nudno tu. Co znowu? Teraz właśnie zaczynają się zjeżdżać wszyscy. Och, wszyscy. No tak. Teraz dopiero nasi przyjechali. Widzi pani, ta w lila to pani Zajączkowska, a ta w białym torsetti, to a ta. Y, a ta w czarnym? O, to nasza kochana Sznapsia. Jak? Co? Y, nazywa się Szapkiewicz, więc ją tak nazywamy. A dlaczego już kochana? Bo to najlepsza istota pod słońcem, miła, dobra, poczciwa. O, niech pani patrzy, jak ona się do mnie śmieje. Rzeczywiście. Lecz, jeśli to ma być dowód poczciwości, no niech pani da pokój. My ją bardzo kochamy. I pan także? Naturalnie, żeśmy ze sobą zerwali. Nie idzie za tym, ażebyśmy się mieli nienawidzieć. U nas w teatrze inaczej niż na świecie. Kochamy się, rozchodzimy, ale pozostajemy przyjaciółmi. Czy nie lepiej? Nie wiem. Pita zasnęła. Lecz Tuśka, ubrana ciągle w swój biały kostium, snuje się po izbach. Ustawia drobiazgi, bez potrzeby przegląda suknie w szafie, spogląda niekiedy w lustro. W niepewnym świetle dwóch świec widzi swą twarz jakąś zmienioną, niespokojną, powleczoną mgłą. Pani jeszcze nie śpi? Pożycki odsuwa bez ceremonii firankę. W narzuconym na ramiona serdaku stoi w obramowaniu okna. Niech pani wyjdzie przed dom! Tak ślicznie porozmawiamy trochę. Chłodno jest. Niech się pani czym otuli. Aż ciągnie ją w ten czar i do tej rozmowy. Lecz zarazem, tak jak ten, który czuje, iż nenufar nęcący go rośnie na błotnej głębinie, tuśka zbiera siłę woli i opiera się pokusie. Nie, dzisiaj nie, wolę pozostać w domu. Mówi to głosem słodkim, tak jakby lękała się, że on odejdzie. Lecz on nie odchodzi, stoi ciągle w oknie. Szkoda, mówi. Sądziłem, że pani pójdzie się przejść. Nasi proponowali mi dziś spacer nocny, daleki. To niech pani idzie. Może pójdę. Opiera się jednak o ramę okna i nie odchodzi. Nie umie żyć, mówi patrząc na nią uważnie. Ja? Ależ ja żyję tak, jak wszyscy w moim położeniu. Otóż to, Otóż to, jak wszyscy. A każdy człowiek powinien przefasonować sobie życie do swojej indywidualności, w tym cała filozofia. Ja muszę się stosować do raz przyjętych zobowiązań. A w czymże im pani uchybi, jeśli pani choć trochę przestanie więzić i krępować siebie? Och, tak się panu zdaje. Zbliża się ku niemu, jakby zwabiona czarem jego głosu. Stanęła prawie przed samym oknem. Światło poza nią uwydatnia linie jej ciała, włosy złote prześwietla aureolą. Twarz jej tonie w cieniu. On głowę przechyla, patrzy na nią i uśmiecha się przyjaźnie. Pani jest ładna, mówi z przekonaniem. O, tak, ładna, tylko nieszczera i to wszystko psuje. Ja z pani muszę zrobić szczerą kobietę. Psyt, proszę nic nie mówić. Ani się pani opatrzy, jak się pani przerobi i mąż pani będzie mi wdzięczny. To słowo mąż pada po raz pierwszy w ich rozmowie. Jest to naturalne, że mówią o nim. A przecież tuśka jakby to uraża. Nie rozumie dlaczego. To musi być dobry człowiek, dorzuca Pożycki. Tuśka chce odpowiedzieć bardzo, ale znów jakieś nieokreślone uczucie więzi jej słowa. Ma pani jego fotografię? Mam i chłopców? Mam? Niech pani pokaże. Tuśka zbliża się wolno do stołu, szuka w teczce fotografii męża i dwóch chłopców w szablonowych pozach, lecz ogarnia ją pewne uczucie wstydu. Żebrowski na tej fotografii wygląda mizernie, nędznie jak suchotnik i jak kancelista. To nie jest ten mąż, który mógłby zaimponować i ją samą w dobrym świetle postawić. Natomiast fotografie chłopców są bardzo korekt. Mają miny poważne, szczególnie starszy, w mundurku. Młodszy jeszcze zdejmowany w Wandajkowskim guście, to jest w aksamitach i koronkowym kołnierzu. To można zaprezentować. Bierze fotografie synów i wręcza je pożyckiemu. Ten wsuwa się prawie w okno. Przygląda się chłopakom uważnie. Ładne dzieci, ale strasznie marmurkowate. Jakie? No, marmurkowate. Pani nie wie, co to bracia marmurki? Nie, to mniejsza, bo i ja nie wiem. Ale synowie pani to tacy bracia marmurki. Do kogo podobni? Do pani? Może do męża. A gdzież fotografia męża? Nie wiem, gdzieś była. A to nieładnie powinna stać na stoliku razem z dziećmi. Tak zawsze panie robią na wilegiaturze. Zaczął się śmiać. Tuśka odebrała mu z rąk fotografię chłopców. Widzi pan, że mam rację, nie stawiając fotografii na pokaz. Śmiałby się Pan i ze mnie. Nie z pani, nie mam prawa. A z tamtych zmierzyli się oczami. Może. Wybąknął mężczyzna. Biedne kobiety, wyrzekła kiwając głową. Lecz i on już odzyskiwał pewność siebie. O, biedne ofiary, co znowu? Żadna z nich tragicznie tego wszystkiego nie brała. Czasem popłakały, ale zapudrowały noski i były jeszcze ładniejsze. Tuśce przed oczyma nagle przewinęły się źrenice czarno ubranej kobiety która tam, przed werandą kuźnicką, patrzyła na nią z ronda kapelusza, z jakim smutkiem i litością. I pan myśli, że one wszystkie zapomniały? Naturalnie. A. Sznapsia? To imię wyrwało się nagle i padło trochę ciężko, jak ptak o zwichniętym skrzydle pada nagle na ściernisko. Sznapsia? No tak. Ta w czerni, aktorka. Ależ sznapsia to nasza, to co innego. Przepraszam, ale to także kobieta. Naturalnie, jaka? Ale ona się nie liczy. To nie był flirt. Więc ona nie zapomniała? Naturalnie, że nie. Jak pani chce? Wspólna bieda, prowincja. Gotowała sama na maszynce naftowej. Często nie było co. Zimno, za kulisami mróz. Ona zawsze dobra, wierna, a pan? Ja, było różnie, ale przeważnie byłem jej wierny. Oczy aktora przybrały pewien wyraz rozmarzenia. Nie były to czarne motyle, które padały mu chwilami na oczy. Przeciwnie, źrenice jego jaśniały, widziały coś w oddali. A przecież pan przestał ją kochać, wyszeptała Tuśka. Cóż, miało być na całe życie? odrzucił już weselej Pożycki. Cały sezon trwało, aż wreszcie ona dostała engagement gdzie indziej, jak gdzie indziej i skończyło się. Wiadomo, sezonówka. Co takiego? No, sezonówka. Sezonowa miłość. U nas w teatrze miłości liczą się na sezony teatralne. Mówi się kochali się pół sezonu, cały sezon? To także żniwo dla sezonowej miłości.